Moi drodzy Państwo, w Dzień Dobry Polsko mamy przyjemność przedstawić Jagodę Wójcik. I teraz pytanie, czy najmłodszą, czy też nie w Europie, a może na świecie, powieściopisarkę, która obecnie ma 14 lat. Witam Cię serdecznie. Dobry. Autorka tej właśnie powieści, Gwiezdne Oczy. Wydana i ukończona książka została, gdy miałaś 13 lat. Tak. No i teraz pytanie bardzo istotne. Skąd w ogóle tyle siły, aby napisać taką powieść? Nie wiem, po prostu przyszło do mnie któregoś dnia i poczułam, że po prostu muszę, bo nie wytrzymam. Wyleciało ze mnie. Dla mnie jest to troszeczkę nie tyle co dziwne, ale fascynujące, bo osoba, która ma 13 lat, pisze tak lekkim piórem, buduje takie wydarzenia, obrazy, tworzy postacie. Skąd pomysł na te postacie właśnie z tej lektury? W ogóle o czym jest ta książka? Może powiedzmy w skrócie, czym ona jest? Bo to jest opowieść fantastyczna. Książka jest fantastyczna. O dziewczynie, która straciła pamięć i za wszelką cenę próbuje się dowiedzieć, kim była. I okazuje się, że nie jest zwyczajnym człowiekiem. Przyjaciele pomagają jej odkryć, kim była. Później musi walczyć z różnymi niebezpieczeństwami. No tak. Czy to jest takie pomysł, taki zaczerpnięty troszeczkę gdzieś tam z życia, czy z tego, co czytałaś wcześniej, albo jakieś inspiracje? Znaczy inspiracją była, bardzo dużą inspiracją była podróż do Chin. A tak to wszystko brałam z głowy. Czyli kultura wschodnia Cię interesuje? Dokładnie. Daleko wschodnia. Mhm. Książka Gwiezdne Oczy ma bardzo wysoką ocenę wśród internautów. Uważana jest za książkę, która no, wciąga bardzo od pierwszego momentu, kiedy otwiera się stronę i zaczyna się czytać. No i teraz pytanie. Pomysły już wiemy. Również wątki romantyczne, które się tu pojawia. Skąd taki piękny wątek romantyczny? Po prostu, żeby zaciekawić, rozkręcić akcję. Czy ta książka to nie jest twoje pierwsze dzieło? W sensie nie. Powieści to jest pierwsza powieść, ale nie, są ja również... Nie, ja wcześniej pisałam powieści. Mm. Jak miałam 8 lat, wzięłam się za pierwszą powieść. 8 lat? 8 lat. I a już... później pisałam już... Ale to sama pisałaś tą powieść? Tak, sama pisałam. Jako 8-latka? Już tam pisałam sama. Jestem pewien podziwu. O czym była ta powieść pierwsza? Tak dokładnie nie pamiętam, też była fantastyczna. Wszystkie moje dzieła są fantastyczne. Chyba była na podstawie jakiejś bajki. Co wtedy oglądałam, była modna ta bajka. Ale skąd w ogóle pomysł na tą fantastykę? Czy to jest właśnie takie odbicie się od tego, co jest tak, w ja szarości dnia codziennego? Nie lubię pisać o tym, co jest, tylko o tym, co może być. Jakby takie codzienne życie mnie w ogóle nie interesuje. Nie ale to jest dążenie do tego, co byś chciała, aby kiedyś ewentualnie mogło tak, nastąpić? Dokładnie. Ta książka również zawiera dość smutne wątki, a mianowicie refleksje do myślenia, czyli zastanowienia się nad tym, co jest sensem naszego nie tylko życia, ale jakby celem. No bo w epilogu czytamy, że cała historia mogłaby przypominać dziecięcą bajkę na dobranoc, ale tak do końca nie jest. Tak, bo losy głównej bohaterki są dość smutne. Na początku może jest wesoło, ale później właśnie dochodzi do niej ta rzeczywistość. Moi drodzy Państwo, mamy dla Państwa również książki, te, które akurat tutaj są. Jeżeli do nas zadzwonicie w tym momencie, mamy numer telefonów, to taka książka jest dla Państwa. Ja przeczytam Ci krótką recenzję a propos tej książki. Książka jest całkiem obiecująca i choć język nieco naiwny i nieraz odrobinę nieporadny, to zajmująca fabuła dowodzi dużej wyobraźni i pomysłowości. Opiera się na popularnym fantastyce pomyśle, że w znanym nam nudnawym świecie żyją inni czarownicy, duchy, a w tym przypadku przedstawiciele zwalczających się starożytnych plemion. Ostatnia przedstawicielka jednego z nich traci pamięć i próbuje odnaleźć się w zwyczajnym świecie i zrozumieć swoją odmienność. Identyfikujesz się gdzieś z którąś z tych postaci w tej książce? Tak, utożsamiam się do głównej bohaterki. Strasznie się z nią zżyłam, jak pisałam i strasznie trudno mi było zakończyć. No ale właśnie, czy to już jest koniec tej bohaterki? Bo ta bohaterka jednak dalej istnieje w tym świecie twoim, który sobie gdzieś tam poukładałaś. Czy będziesz kontynuować dalsze losy tej Myślę, bohaterki? Myślę, że nie. Chciałabym, ale nie. Już mam inne pomysły. I... Jakie właśnie? No to przejdźmy do tych innych pomysłów. Bardzo różne, naprawdę. Mam tyle pomysłów, że nie wiem, od którego zacząć. Próbowałam już kilka razy zacząć powieść, ale nie udało się. Ciągle a taki już najbardziej ukończony ten pomysł, ten, który może za niedługo ujrzeć światło dzienne? Znaczy, jest taki? Tak, tak, jest. Ale nie wiem. O czym? Też fantastyka? Tak, fantastyka. Bardziej w którą stronę będzie ta fantastyka? Taka nasza przyziemna? Nasza czy przyziemna. Wybiegająca gdzieś w daleki kosmos?
Myślę, że nasza przyziemna, taka bardziej. Ta książka również posiada bardzo ładne ilustracje. Ja bym Państwu tutaj pokazał te ilustracje, jeśli sięgniemy. O, są te ilustracje akurat na ścianie. Kto jest autorem tych ilustracji? Pani, która pracuje z moimi dziadkami, Anna Wachniak. No i proszę bardzo. Ta książka skierowana jest do kogo? Bo czy to jest tylko i wyłącznie dla osób, dla dzieci, czy to również dla osób dorosłych? Bo tutaj... Ja myślę, że dla osób w moim wieku, ale usłyszałam, że podoba się wielu osobom starszym. A co w niej dostrzegałem? Jakie słyszałaś opinie? Że najbardziej, że zmusza do refleksji, że strasznie wciąga, nie można się oderwać. Czyli bardzo pozytywne opinie. Tak. A wśród grona swoich rówieśników, jakie są oceny tej powieści? Nie wiem, czy od swoich rówieśników słyszę prawdę, no bo to są moi przyjaciele, ale z tego, co wiem, bardzo dobrze o niej mówią. Czyli jednym słowem jesteś usatysfakcjonowana. Tak. Podróż do Chin, która mówiłaś, że jest inspiracją do pisania książek fantastycznych. Co takiego zainspirowało cię właśnie w dalekowschodniej kulturze? Wszystko. To jest tak niezwykłe, to jest tak inne, jakby inny świat. To totalnie inny kraj po prostu. Tam wszystko jest takie, te budowle, kultura, religia. Czyli również też chcesz stworzyć inny świat? Tak. A skąd szukasz pomysłów na postacie? Wymyślasz je sobie po prostu? Wymyślam, a czasami oglądam jakieś bajki z siostrą, to też zapisuję jakieś ciekawe postacie, pomysły, imiona. Ale budujesz im cały życiorys, budujesz wokół nich cały świat, tak. I dopiero wtedy tworzysz książkę albo wplatasz je w poszczególne motywy? Tak, dokładnie. Postać, którą ty mówisz, że się z nią identyfikujesz, czy swoje życiowe, już obecnie bardzo, no nazwijmy to jeszcze młode doświadczenie, również starasz się wpleść w książkę? Czasami tak. Co jest takiego tam twojego? Gdzie jesteś ta cała ty w tej książce? Chęć do przygód, chęć do podróżowania i no... I z odwiedzania kolejnych nowych tak, miejsc. Tak, dokładnie. Jakie są twoje marzenia? Moje marzenia? Oprócz tych przygód i oprócz tego podróżowania? Nie wiem, właśnie moim marzeniem jest to podróżowanie, a tak to nie mam takich dużych marzeń. No dobrze, książki już rozdaliśmy naszym widzom. Miejmy nadzieję, że Państwo jesteście będziecie zadowoleni. A kto wygrał? Pani Krystyna z Warszawy, pani Jadwiga z Warszawy, pani Katarzyna z Bydgoszczy i pan Bogusław z Gdańska. Gratulujemy wszystkim i życzymy oczywiście udanej lektury. Ja tobie również życzę, bo naprawdę jestem pełen podziwu. Czy znasz osobę, która w młodszym wieku napisała powieść? Nie. Ja też nie. Jagoda Wójcik, autorka właśnie tej powieści, Gwiezdne Oczy, przepraszam bardzo, z Gwiezdne Wrota, skojarzyły mi się z filmem akurat w tym momencie. Gwiezdne Oczy, powieść fantastyczna. Tą powieść napisała mając 13 lat, obecnie ma 14, czekamy na kolejne dzieła, które się ukażą. Może to będzie dobra inspiracja do jakichś, nie tyle co do książki, ale do filmu. Może ktoś zainteresuje się z producentów i taką powieść fantastyczną zobaczymy kiedyś na ekranach kinowych albo na szklanym ekranie. Dziękuję bardzo za przybycie do studia jeszcze raz. No i gratuluję. Bardzo skromna.